Na wykonanie wymazu liczyć może nawet 120 nauczycieli szkoły, których pracownicy przejdą testy, zostaną wskazane przez władze miasta. Jak informuje prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka, kryterium to liczba wykrytych dotychczas przypadków zakażenia koronawirusem w poszczególnych placówkach. To będą przesiewowe badania na grupie nauczycieli dwóch szkół. Mogę wskazać do tego badania mniej więcej 120 nauczycieli. Taki zakres pomocy bezpłatnej uzyskaliśmy, dlatego też wybiorę te szkoły. Badania na własny koszt wykona współpracujące z miastem prywatne Laboratorium Diagnostyka. To samo, któremu kilka miesięcy temu miasto zleciło przetestowanie nauczycieli słupskich placówek oświatowych.